Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I tak, dzisiaj chciałbym zrealizować jedną sprawę. Pisaliście mi, abym za jakąś tam część gotówki swojej, znaczną część gotówki, kupował wellspiny i wylosował w nich, co się da. Mam obecnie 873 tysiące kredytów. Bo kupiłem Nike'a na Hypersport za 3,5 miliona kredytów, dlatego tych kredytów mam teraz malutko, ale mogę sobie losowanie kupić, mogę sobie je kupować i zobaczymy, co uda nam się wylosować za tyle kasy w tej grze. Na pewno jakiś samochód wpadnie, często wpadają z tych wheelspinów, takich, które się kupuje za te 50 tysięcy kredytów, jakieś bardzo ciulowe nagrody, słabe samochody, jakieś tam 2000 kredytów, no ale popatrzymy sobie, co będzie teraz. 50 tysięcy, więc się zwróciło. Dodge Challenger, akurat jego mam już. Honda Civic Type R, jedziemy dalej. 570S już mam, McLarena. 25 tysięcy kredytów. W tych wellspinach, które kupujemy teraz za gotówkę, nie dostaję ja premii VIP-owej, nie? O, niedaleko było Ferrari. Ford GT. Wcale jakieś takie nagrody, no nie wiem. Wydaje mi się, że w tych wellspinach levelowych częściej dostaje się ciekawsze nagrody niż w tych tutaj. Chociaż ja bardzo dużo samochodów w wellspinach już wylosowałem. Nie wiem, czego to jest zasługa. Tego, że ja mam wtedy tą, nie wiem, VIP-owską premię czy coś takiego. Nie wiem, od czego to zależy. Pamiętam, że w Forza Horizon 2 tak chętnie mi się te fajne samochody nie losowało. A teraz zobaczcie, Subaru RX STI, to jest to chyba nowsze Subaru. Tu nie jest podany rocznik, ale fajna Subarka. No, przyda się. Subarki jeszcze zresztą chyba nie mam, nie mam jedną Subarkę. 22T, czy jak ona się tam nazywała? O, ten by się przydał. Właśnie, na niego też poluję, na tego gnoja. Bug Mono Horizon Edition. Och, nawet nie był blisko. 35 tysięcy. Cadillac Escalade. No, zobaczcie, ta kasa szybko nam ucieka, no nie? 15 tysięcy. Okej. O, Raptor też by się przydał na offroady. No, jak najbardziej. 40 tysięcy. Słabo bym powiedział. Shit, nie wiedziałem, że... Nie wiedziałem, że ta Subarka jest w Horizon Edition wersji. Premia do umiejętności drifterskich. No nice. Dobrze wiedzieć. Znaczy wiedziałem w sumie, tylko że zapomniałem, no. Bo przecież podawałem wam te wszystkie nazwy tych samochodów. Ferrari, wohoho, nice. A i mi się wydaje, że ja to Ferrari już mam. To chyba mam teraz 10 Ferrari w moim garażu. Kurde, jakby tak w rzeczywistości mieć. Okej, jeszcze trochę nam zostało kredytów. Jezu. Tego gnoja małego bym nie chciał. O, 100 tysięcy kredytów, fajnie. To mamy o dwa dodatkowe wellspiny. A ciekawe też jest, co się stanie, jeśli na przykład samochód zdublujemy. No nie, jak w przypadku tego McLarena. Ja już jednego mam. Dostałbym tego, teraz tego drugiego. To ciekawe, czy miałbym dwa McLareny w warsztacie, czy od razu by mi się sprzedał ten jeden? Czy jakby to było? Nie wiem właśnie. Ford GT. Forda GT jeszcze nie mam, tego starego. Tego nowego już mam. Lancia chyba mam już. Okej, okay, Lexus LFA. Też taki, nie podoba mi się ten samochód, nigdy mi się nie podobał. Nie chciałbym go wygrać. 100 tysięcy kredytów tutaj można chyba wygrać. 40, o, KTM-a bym chciał. To jest fajne autko. MG Metro. Uuu, blisko był! Blisko! Już myślałem, że będzie. No i McLaren. 10 tysięcy. No i chyba ostatnie losowanie, chyba że jeszcze w wellspinie dostanę dużo kredytów. 10 tysięcy kredytów. No to o. Nie mogę, a czemu? Ale przecież mi starczy. Będę miał za mało kredytów i gra nie chce, żebym wydał wszystkiego. To lipa. No parę samochodów żeśmy sobie tam powygrywali. Ja teraz zobaczę, bo wydaje mi się, że to Ferrari, które jedno wylosowałem, że to Ferrari już wcześniej
miał. Chyba nie mam żadnych samochodów w warsztacie zdublowanych. Jeśli by były, to no jestem ciekawy, jakby to wyglądało. Warsztat, moje samochody. No i weźmy sobie... Tu musimy chyba markami tu posortować. No nie no, tu już jest według producenta posortowane wszystko. Idziemy na F, jest Ferrari. No i mamy tak. Aha, my wylosowaliśmy teraz to Ferrari. No to jednak nie miałem, no wydawało mi się, że było. Ej, fajny samochód zresztą. Ferrari FF. Mamy napęd na 4 koła. To też ciekawostka na temat tego samochodu, że ponoć przy piątym biegu wyłącza nam się napęd na 4 koła. To jest ciekawe, tylko jak to sprawdzić tutaj w grze? Czy rzeczywiście ten napęd nam się wyłącza przy piątym biegu? No nie wiem, przy piątym czy tam przy ostatnim? Forza Vista, Ferrari. To nie jest Ferrari, które wygrałem w tym Wyspinie, ale jest to samochód, który bardzo mi się podoba z wyglądu. Jako nieliczne Ferrari, ono tak wygląda troszeczkę inaczej, takie kombi, no nie? Taki samochód rodzinny. Prawdopodobnie mamy tam, tak, są siedziska z tyłu dla pasażerów, jakby ktoś chciał kogoś zaprosić dodatkowo, więc może, ale podejrzewam, że bardzo, bardzo, bardzo mało miejsca jest tam z tyłu. My nie będziemy mogli chyba nawet tam zajrzeć do tyłu, no nie, nie ma opcji. Nie możemy się tam obrócić, więc ja nie spojrzę, jak tam sytuacja wygląda. Tylna klapa jest otwierana, ale tutaj nie możemy jej w grze otworzyć. Także lipa i wydaje mi się, że... Chociaż nie... Tak jakby to jest, jakby tu był na górze spoiler, ale to jest chyba element klapy. Możemy się tym samochodem przejechać i zobaczyć. W ogóle bez związku z dzisiejszym losowaniem. Ale... Wow! Wow, ej. Jaki fajny starcik ma ten samochodzik. Ja muszę nim pojeździć dłużej. Zwłaszcza, że ma napęd na 4 koła. To jest taki samochód dla przyjemności. To jest taki samochód do wygrywania. Czysta przyjemność z jazdy. Okej, okay, no i piąty bieg. Dobra, wrzucimy... O, żeż ty! Coś się dziwnego stało z nim. Tak patrzę, czy teraz jest taki... No nie jest taki... A kurde, no ciężko powiedzieć. Można by to stwierdzić, kiedy ten bieg się kiedy ten napęd się wyłącza, przełącza na tryb RWD. Bo teraz mamy czwórkę. No ciężko powiedzieć, no. To jest taka ciekawostka na temat tego auta. Ale no, ciężko to potwierdzić tutaj w Fordzie. Chyba, żebym sobie podjechał do ściany. I... Nie, muli się. Musiałbym tutaj też dużo mocy wpierdzielić, żeby to sprawdzić. Ale sprawdźcie, troszeczkę obracają się te koła. Ja myślę, że to też zależy od prędkości. Ciężko powiedzieć, no jak to w Fordzie, czy to w ogóle zostało odzwierciedlone, czy też nie. Ale jest ciekawostka. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Dzisiaj zrobiliśmy sobie losowanie wheel spinowe za 800 000 kredytów. Trzymajcie się, na razie, pa pa.